Lindbergh, lecący samolotem Spirit of St. Louis, będzie pierwszym człowiekiem, który samotnie przeleci Atlantyk i stanie się jednym z najsłynniejszych lotników. Przecieranie szlaków. Narrator Robert Vaughn. Koło uniesione, trwa obrót. Samolot zadziera dziób pod kątem 20 stopni. Leci. Kwiecień 1969 roku. Inny pionierski przelot. Chodzi o pierwszy w świecie naddźwiękowy pasażerski samolot komunikacyjny angielsko-francuski Concorde. Przelot Lindberga nad Atlantykiem trwał 33,5 godziny. Concorde lata na regularnych liniach, a czas przelotu trwa około 3 godzin. Jest to najnowsze osiągnięcie w skracaniu odległości między kontynentami. Lotnictwo zmniejszyło subiektywnie rozmiary Ziemi, ułatwiając ludziom z różnych kontynentów wzajemne kontakty. Zmieniło sposób myślenia o naszej maleńkiej planecie. W najśmielszych marzeniach nie spodziewałem się, że tak szybko do tego dojdziemy. Dziewiczy przelot Concorde odbył się w 50 lat po pierwszym przelocie przez Atlantyk dokonanym na zmodyfikowanym bobowcu Vimy firmy Winkers. Przecieranie nowych szlaków lotniczych rozpoczęło się w 1919 roku. Po zakończeniu wojny zostało dziesiątki tysięcy niepotrzebnych samolotów. Po raz pierwszy można było zorganizować komunikację lotniczą pomiędzy krajami oraz przekroczyć oceany. Przestrzeń powietrzna kusiła. Już 6 lat wcześniej londyński dziennik ufundował nagrodę 10 tysięcy funtów dla tych, którzy pierwsi pokonają Atlantyk bez lądowania. W czerwcu 1919 roku dwaj piloci Royal Air Force, John Alcock i Arthur Whitton Brown, przybyli na Nową Fundlandię, aby spróbować przelotu na trasie 3218 km aż do Irlandii. Ich Vickers Vimy został przywieziony z Anglii w częściach i zmontowany na lotnisku. W tym samym czasie podjęto także inną próbę. Trzy łodzie latające Curtis, należące do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, wystartowały z Nowej Fundlandii, aby etapami przelecieć Atlantyk. Pierwszy postój wypadł na Azorach. Dwa z trzech samolotów nie dotarły tam, lecz załogi uratowano. Trzeci, pilotowany przez podpułkownika Reeda, dotarł poprzez Lizbonę do Plymouth. Podróż ta, będąca pierwszym lotem przez Atlantyk, trwała 15 dni. W Ameryce Północnej co najmniej 12 różnych samolotów próbowało zdobyć nagrodę 12 tysięcy funtów. 14 czerwca Vimy, Alcocka i Browna były gotowe do startu z lotniska w St. John's. Jęcząc pod ciężarem około 3955 litrów paliwa, Vimy powoli wystartował i skierował się na wschód, lecąc na wysokości 366 metrów. Przez całą noc dwaj piloci walczyli z mgłą, sztormem, oblodzeniem i gęstym zachmurzeniem, a świat czekał na wiadomości. Po 16 godzinach dotarli do wybrzeży Irlandii i lądowali w bagnie. Było to niezbyt dostojne zakończenie przygody, lecz obu pilotów okrzyknięto bohaterami. Otrzymali nagrodę i tytuły szlacheckie. Ten pierwszy, bez lądowania, przelot nad Atlantykiem był tylko jednym z serii wyczynów, jakie miały miejsce w 1919 roku. W listopadzie dwaj Australijczycy, bracia Ross i Keith Smith, powracając z Europy po zakończeniu wojny, podjęli inne wyzwanie. Rząd australijski wyznaczył nagrodę 10 tysięcy funtów za przelot z Londynu do Australii w czasie krótszym od 30 dni. Po 28 dniach podróży i przebyciu 18 503,5 km, Smithowie wylądowali w Darwin.
Przeloty te stały się fundamentami lotnictwa komunikacyjnego. Minęło jeszcze wiele lat, zanim wprowadzono płatne pasażerskie loty dalekiego zasięgu, ale na małych dystansach loty takie odbywano już wcześniej. Pierwsze międzynarodowe rejsy pasażerskie rozpoczęto na trasie Paryż-Bruksela. Latały tam przerobione francuskie bombowce. Loty nie odbywały się jednak codziennie. Regularne kursy zaczęły się 25 kwietnia 1919 roku na trasie Londyn-Paryż. Przelot kosztował 21 funtów i trwał 2,5 godziny. W ciągu kilku lat w Europie powstało wiele linii lotniczych. Byli piloci wojskowi w inny sposób mogli zademonstrować swoje umiejętności. Niektórzy wykorzystywali zbywające samoloty w latających cyrkach. Inni latali na prowincji, oferując mieszkańcom osad i miasteczek pięciominutowe przejażdżki. W ten sposób powstało nowe zjawisko, nie mające jednak zorganizowanych stałych form. Jednym z najpopularniejszych samolotów na takich pokazach w Stanach Zjednoczonych była maszyna Curtiss Jenny. Jenny była dobrym samolotem, pozwalała na dowolne manewry. Wychodziło się z nich w całości. Robiło się nią korkociągi, przeciągało aż do zwalenia, wprowadzało ślizgi boczne, pętle. Doskonale je wykonywała, była wspaniałym samolotem. Była łatwa w sterowaniu, człowiek w niej nie tyrał. W latach 20. w Wielkiej Brytanii pokazy cyrku Alana Cobhama budziły w tłumach dreszcze emocji. Imprezy takie miały swój cel. Chodziło o popularyzację lotnictwa wśród starszych i wśród młodzieży. Chciano ludzi z miast i wsi oswoić z samolotami, aby ludzie mogli je zobaczyć, przelecieć się, podejść i dotknąć, oglądać w działaniu, obserwować akrobacje, zobaczyć, że mogą polecieć. Mogą polecieć także sąsiedzi. Przyprowadzaliśmy samoloty do ludzi. Połowa widzów bywających na tych spotkaniach nigdy nie widziała samolotu i nie latała nim. Dla wielu chłopców i dziewcząt lot z Cobhamem w Avro 504 był pierwszą lotniczą przygodą. To były wspaniałe chwile. Całe życie marzyłem o lataniu. Podczas wojny obserwowałem samoloty startujące z miejscowego lotniska. Chciałem zostać pilotem. Ciotka dała mi Gwineę, żebym mógł polatać z Alanem Cobhamem. Z łomoczącym sercem wsiadłem do kabiny i polecieliśmy. Strumień powietrza rozdymał mi policzki i tłumił oddech. Patrzyłem na olbrzymiejące i uciekające w dół drzewa. Widać było coraz więcej. Nagle samolot przechylił się na skrzydła. Oparłem się o burtę, czekając, co będzie dalej, lecz to był tylko zakręt. Silnik zamarł z krótkim jęknięciem i spływaliśmy w dół, szybując cichutko. Kiedy dotknęliśmy ziemi, Cobham odwrócił się do mnie i spytał: podobało ci się? Na świecie było jeszcze wiele tras do przetarcia, wliczając w to najważniejszą, lot dookoła kuli ziemskiej, 41 834 km nad oceanami, pustyniami, górami i dżunglą. W 1924 roku w Seattle, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, grupka lotników wojskowych postanowiła polecieć tę niezwykłą drogę. W kwietniu wystartowały cztery samoloty amfibie typu World Cruiser firmy Douglas, wyposażone w koła i pływaki.
Leciały na północ ku Alasce. Tam rozbiła się w górach pierwsza z maszyn. Załoga nie odniosła obrażeń. Pozostałe skierowały się wzdłuż Aleutów do Japonii, po czym krótkimi etapami przebyły Azję i doleciały do Europy i Wielkiej Brytanii. Gdziekolwiek się zatrzymali, witały ich głowy państw i politycy. Zbierali się ludzie, aby obejrzeć odważnych lotników i ich maszyny. W północnej Szkocji zmienili koła na pływaki. Atlantyk pokonali lecąc nad Islandią, Nową Fundlandią i Labradorem. Na pierwszym atlantyckim etapie rozbił się jeszcze jeden cruiser, ale załogę uratowano. Dwie zwycięskie załogi wylądowały na amerykańskiej ziemi. Witano je bardzo serdecznie. Było ono jednak nikłe w porównaniu z entuzjazmem, jaki towarzyszył im w drodze poprzez Stany i wspaniałym przyjęciu w Seattle. Dokonali pierwszego okrężnego przelotu dookoła świata. Trwał on 175 dni. Sukcesy w przecieraniu szlaków lotniczych miały także czysto handlowe reperkusje. Poczta Stanów Zjednoczonych dostrzegła nowe możliwości przewozu listów drogą powietrzną i międzymiastowa lotnicza sieć pocztowa wkrótce objęła cały kraj. Początkowo pocztę wozili piloci wojskowi, lecz wkrótce o kontrakty zaczęły się ubiegać prywatne przedsiębiorstwa. Pojawił się nowy typ bohatera, pilot pocztowy, rozpalający entuzjazm młodszej generacji lotników. Jako 11-letni chłopak pracowałem po szkole na lotnisku C. Chapman w południowym Hollywood. Jeździłem tam wraz z bratem. Poznaliśmy kilku pilotów i od tego czasu kręciliśmy się tam, wycierając skrzydła, wyciągając podstawki przed startem, smarując dźwignie zaworowe silników. Przez cały czas pożeraliśmy wszystko wzrokiem. Czuliśmy się jak psiaki w fabryce kiełbasek. Ssanie wyłączone. Wyłączyć ssanie. Kontakt. Bardzo chciałem wozić pocztę. Umiałem latać i słyszałem różne opowieści o nieustraszonych pilotach pocztowych ze środkowego zachodu, latających od Omaha po San Francisco, a nawet do Waszyngtonu. Wtedy nie wożono jeszcze pasażerów, a Lindbergh nie poleciał jeszcze do Paryża. Wkrótce zacząłem wozić pocztę. Oglądałem Ziemię z wysokości 366 metrów przy prędkości 129 km na godzinę. Włosy rozwiewał pęd powietrza. W nosie wiercił odór spalin. Widziałem drgające na silniku dźwignie zaworowe. To doprowadzało do stanu, w którym zdawałeś sobie sprawę, że pozostaniesz w samolocie na zawsze. Że to właśnie to. To już tyle lat. Chyba z 60. Kiedy nie było jeszcze poczty lotniczej, list wędrował prawie tydzień. Po uruchomieniu regularnych linii obejmujących cały kontynent, czas uległ skróceniu do 2 dni. Dawni piloci pocztowi byli prawdziwymi mężczyznami, byli szorstcy i zdecydowani. Dali się jednak lubić. Swój zawód wykonywali dlatego, że był nowy i niebezpieczny. The
Nie było wtedy naziemnych pomocy nawigacyjnych. Musieli nauczyć się trasy jak tekstu. Każdy wzgórek, drzewo, rzeczka czy wioska były jedynymi drogowskazami przy najgorszej nawet pogodzie. Piękny dzień, brak pasażerów, tylko ja, poczta i Pan Bóg. Wsiadało się i leciało. Chciało się wprost westchnąć. O rany, co za piękny dzień, jak przyjemnie lecieć. O, farma panny Fuller. Zazwyczaj oglądałem ją z wysokości 1830 metrów. Kiedy przelatywałem, domownicy wychodzili i machali do mnie. Widziałem nawet pranie rozwieszone na sznurach. Mogłem więc zauważyć, o, dziś chyba poniedziałek. To właśnie dzień prania. Siostrze zrzucałem zazwyczaj gazety. Mieszkała na farmie między miastem Iowa i Chicago i zrzucałem je za każdym razem, kiedy przelatywałem. Dziś leci się na wysokości 8, 9,5 kilometra i gdyby zrzucić gazetę, to wylądowałaby chyba w Anglii. Dziś to niemożliwe. Z upływem czasu zdobywaliśmy szerszą wiedzę o technice latania. Czasem, zwiększając ilość lotów, igraliśmy z niebezpieczeństwami dla dobra przedsiębiorstwa przewożącego pocztę. Kiedy to wspominam, zdaję sobie sprawę, że mam ogromne szczęście, że przeżyłem. Poczta lotnicza działała i utrzymywała się dzięki subsydiom Państwowej Poczty Stanów Zjednoczonych, co właśnie stało się powodem korupcji i skandali. Bez subsydiów poczta lotnicza nie mogłaby jednak nigdy powstać. Ogromne rozmiary Imperium Brytyjskiego kusiły pilotów. W 1925 roku z Croydon pod Londynem Alan Cobham wystartował do lotu dalekiego zasięgu. Miał wyszukać i sprawdzić trasy dla nowego towarzystwa Imperial Airways. Portem docelowym było Cape Town na krańcu Afryki, położony w odległości 12 872 km. Jego towarzyszem został fotograf i mechanik w jednej osobie. Marzyliśmy o komunikatach meteo, ale nawet telefonicznie nie można było dowiedzieć się o pogodę w rejonie docelowym. Leciało się więc w nieznane. Można było spotkać się z niskimi chmurami, a nawet z burzą śnieżną lub piaskową. Nigdy nie wiedziałeś, co cię czeka. Może się wydawać cudem, że znajdowaliśmy lądowiska wydeptywane przez ludzi w dżungli. Odszukiwaliśmy je przy pomocy kompasu, nie mając radaru ani innych wymyślnych urządzeń. Zerkało się na kompas i mówiło, to musi być gdzieś tutaj. Znajdowało się owo miejsce i lądowało. Miejscowy oficjer przyjmował pilotów, a przy samolocie stawiano wartę. Chodziło o ochronę przed zwierzakami, które w nocy mogły uszkodzić samolot. Niezbędne były przy tym pewne chwyty organizacyjne. Lot dookoła Afryki stwarzał niewiarygodne problemy transportowe. W oznaczonych miejscach powinny czekać bańki z benzyną. Trzeba je było tam zawieźć, czasem nawet łodziami. Krajowcy udeptywali ziemię, aby utwardzić nawierzchnię. Miało to ułatwić ojcu start. Często koła grzęzły w błocie i start był niemożliwy. Tysiące ludzi wylegało, aby witać pioniera z Anglii. Wielu chyba myślało o nim jako o wariacie z Anglii. Kiedy jednak spojrzeć na teren, nad którym przelatywał, może mieli rację.
Z Londynu do Cape Town w ciągu 3 miesięcy. Drugi z długodystansowych lotów Cobhama. Cobham otwierał stopniowo trasy lotnicze Imperium na długo przed przedsiębiorstwami lotniczymi. Miał wspaniałą prasę. Pisma angielskie i obce publikowały opisy, kreując Cobhama na wielkiego człowieka. Ludzie naprawdę interesowali się takimi sprawami. Cobham był prawdziwym bohaterem. Loty Cobhama przekonały opinię publiczną, lecz musiały jeszcze przekonać brytyjski rząd. Aby przeciągnąć rząd na swoją stronę, lot z Australii zakończył ładując na Tamizie w Westminster w pobliżu parlamentu. Kiedy postawiłem wniosek, by natychmiast otworzyć trasę do Indii, Lord Birkenhead odpowiedział: kiedy dziś wysyłam depeszę do Indii, dziękuję Bogu, jeśli odpowiedź otrzymam przed upływem 2 miesięcy. Cobham przywiezie odpowiedź w tydzień. Życie stanie się nie do zniesienia. Nie chcemy linii lotniczych. Dla żądnego przygód lotnika świat miał wiele atrakcyjnych wyzwań. Celem Amerykanina, pułkownika Richarda Byrda, stał się przelot nad biegunem południowym. Ponieważ niezwykle trudne warunki opóźniły realizację zadania, załoga przezimowała na Antarktydzie. Samolotem Byrda był trzysilnikowy Ford Trimotor. Aby go uchronić przed wielkimi mrozami, zespół zbudował niezwykły hangar. 3 lata wcześniej Byrd szczęśliwie przeleciał nad biegunem północnym. W 1929 roku musiał spędzić polarną noc zagrzewany w bazie, przygotowując się do próby przelotu nad biegunem południowym. Nadeszła wreszcie wiosna, pogoda się poprawiła. Trzeba było odkopać trimotora i sprawdzić, czy przetrzymał zimę. Listopada trimotor, ochrzczony imieniem Floyda Bennetta, towarzysza Byrda w przelocie nad biegunem północnym, wystartował z 4-osobową załogą na pokładzie. Mieli przed sobą trasy o długości 2574 km ze znikomymi szansami ratunku w razie przymusowego lądowania. Gdy kończyło się paliwo, załoga wyrzucała wszystkie zbędne rzeczy, aby odciążyć samolot. Po 10 godzinach lotu pułkownik Byrd osiągnął 90 stopień szerokości geograficznej południowej. Jako pierwszy człowiek przeleciał nad obydwoma biegunami. W Himalajach lotnicy odnaleźli inne wyzwanie. Był nim Mount Everest, najwyższy szczyt świata. Nowe zaburzenie z zachodu spowoduje wzrost zachmurzenia na pograniczu i w zachodnich Himalajach. W 1933 roku brytyjski zespół markiza Clydesdale'a przybył do północnych Indii, chcąc przelecieć nad szczytem o wysokości 8849 metrów. Zwiększyć wysokość przy prędkości 160 km na godzinę, wejść na 14-16 km. Musieli, jak Byrd, miesiącami czekać na odpowiednie warunki meteorologiczne. Chmury burzowe i silny wiatr wiejący w górach opóźniał akcję. Sierżancie Greenwood, postanowiliśmy wystartować. Proszę wyprowadzić samoloty i przygotować się do uruchomienia silników. Do tego czasu niewielu pilotów osiągnęło wysokość większą od 9 km, lecz wielu chciało pobić rekord wysokości lotu. Próbowali Francuzi, na pewien czas rekord przypadł Włochom, potem należał do Amerykanów. Latanie na dużych wysokościach było dziedziną jeszcze słabo znaną. 2 samoloty Westland przewieziono z Anglii drogą morską. Aby zmniejszyć do minimum ich masę, ogołocono je ze wszystkich zbędnych rzeczy. Opracowano nowy typ paliwa. Powinno znieść bardzo niskie temperatury, nawet rzędu minus 60 stopni Celsjusza. Uszyto ubiory z 4 warstw materiału i wyposażono je w układ elementów grzejnych.
Znajdowały się one nawet w butach i hełmach. Potrzebna była do tego duża moc źródeł zasilania energią elektryczną. W samolotach musiano więc zainstalować duże prądnice. Ogrzewane były również okulary i maski tlenowe. Mieszkańcy Indii uważali Himalaje za świętość i byli przekonani, że zakłócenie bogom spokoju sprowadzi na nich nieszczęścia. Nigdy w życiu nie widzieli samolotu. Kamery i filmy wiele razy testowano w niskich temperaturach i na dużych wysokościach. Po drodze nie było żadnego miejsca, na którym można by wylądować. Gdy osiągnęliśmy odpowiednią wysokość do przelotu nad Mount Everestem, samolot znajdował się już w takiej odległości od równin, że w razie awarii nie byłby w stanie zawrócić i wylądować. Obserwator Bonnet robił zdjęcia. Za każdym razem, gdy zmieniał film w kamerze, musiał włazić z powrotem do kabiny, przy którymś z powrotów nadepnął na przewód tlenowy i gdy wstał, urwał go sobie. Na tej wysokości bez tlenu nie mógłby przeżyć. Uratował go znakomity refleks. Samoloty przeleciały nad szczytem. Filmował trochę dłużej i zaczął w końcu tracić przytomność. Zemdlał i upadł na dno kabiny. Pilot nie mógł mu pomóc, ponieważ siedzieli w dwóch oddzielnych kabinach. Przelot się udał, ponieważ jednak operator stracił przytomność po trzech dniach, powtórzono zadanie, aby można było wszystko dobrze sfilmować. Opisy tych przygód nie schodziły ze szpalt prasy. Dla lotnictwa komunikacyjnego większe znaczenie miał jednak przelot między Nowym Jorkiem a Paryżem. Intensywne współzawodnictwo w tej dziedzinie miało trwać kilka lat i pochłonęło życie wielu lotników. W 1926 roku francuski lotnik René Fonck z załogą spróbował zdobyć nagrodę Ortega, 25 tysięcy dolarów za pierwszy przelot nad Atlantykiem. Dla zdobywców Atlantyku największym problemem była ilość i masa paliwa, które należało zabrać. Krytyczną chwilą był start, bowiem samolot miał wtedy największy ciężar. W płomieniach, które ogarnęły samolot Fonka, zginęło dwóch członków jego pięcioosobowej załogi. Inni ryzykanci, niezrażeni porażkami, stanęli w kolejce do wyścigu przez Atlantyk. Clarence Chamberlain i Lloyd Berthaud zaczęli próby. Początki były udane. Nadzieje rozwiały się jednak, gdy podczas startu podwozie uległo złamaniu. Pułkownik Bird także marzył o sukcesie. Pechowe lądowanie odsunęło próby na czas nieokreślony. Przygotowania prowadzili również dwaj amerykańscy piloci, David i Wooster. W decydującym próbnym locie okazało się, że ogromnie obciążony paliwem samolot jest wyjątkowo niesterowny. Po starcie maszyna zaryła dziobem w ziemię. Obaj piloci zginęli. W Europie starano się podjąć ryzyko lotu pod wiatr wiejący z zachodu w stronę Europy. Francuski as lotnictwa Charles Nourisseur i jego drugi pilot François Colly wystartowali z paryskiego lotniska Le Bourget do lotu przez Atlantyk. Samolot nazywał się Biały Ptak, a jego pilotów nikt więcej nie zobaczył. Następny zawodnik stanął do walki z przebudowanym samolotem Ryan, nazwanym Spirit of St. Louis.
20-letni pilot Charles Lindbergh namówił kilku biznesmenów St. Louis do sfinansowania lotu. 20 maja 1927 roku był gotów do zadania, które wcześniej pochłonęło tyle ofiar. Lindbergh był marzycielem. Jako pilot pocztowy miał ogromne doświadczenie w lataniu i nie oparł się pokusie uczestniczenia w wyścigu. Niezbyt interesował się nowościami, lecz nie przeszkadzało mu to w próbie lotu przez Atlantyk. Lindbergh leciał na ślepo. Jeśli chciał coś zobaczyć, korzystał z peryskopu lub wyglądał przez boczne okno. Przed kabiną, między skrzydłami, w najkorzystniejszym miejscu zamontowano bowiem ogromny dodatkowy zbiornik paliwa. Właśnie on zasłaniał pilotowi widok z przodu. Hamulce i kontakt. Do dziś nie zapomniano o samolocie Lindbergha. Replika samolotu wciąż lata pilotowana przez entuzjastów. Doświadczenia Lindbergha zostały przez niego spisane w pamiętnikach. Stojąca przed hangarem maszyna jest bardzo piękna. Jest solidna, smukła, błyszczy srebrną farbą. Mam przed sobą wszystkie plany, obliczenia, wszystkie nadzieje. Czeka mnie ciężka próba. Ta maszyna to przyszłość lotnictwa. Budując takie samoloty, usuwamy wszystkie ograniczenia na drodze do opanowania przestworzy. Moja kabina drży, wstrząsana pracą silnika. Równomierny ciąg wybuchów z rur wydechowych przynosi uczucie bezpieczeństwa. Spirit of St. Louis nie wibruje tak mocno jak inne maszyny. Czuję nacisk wielkiej masy przenoszony przez opony na ziemię, delikatną konstrukcję skrzydeł i masę ogromnych zbiorników wypełnionych paliwem. Tego ranka mój samolot należy bardziej do ziemi, a mniej do powietrza. Na pierwszym odcinku, podczas lotu nad morzem, czuję się bardzo samotny. Morze jest spokojne, trudno zauważyć jakikolwiek ślad ruchu na gładkiej, połyskującej, jakby oleistej powierzchni. Od wybrzeża Connecticut dzieli mnie 64 kilometry. Nigdy jeszcze tak daleko nie leciałem nad wodą. Rozsiadam się wygodnie w kabinie, w tym małym pudełku o ścianach z płótna. Mam w nim przelecieć przez ocean. Jeśli dobrze pójdzie, nie ruszę się z niej przez półtorej doby, dopóki nie wyląduję na francuskim lotnisku Le Bourget. Mam tu dosyć miejsca. Nie za mało, nie za dużo. Moją kabinę przykrojono do mnie jak garnitur. Odczyty z przyrządów w normie. Odgłos silnika równiejszy niż na początku lotu. W pierwszych godzinach eksploatacji silnik być może dociera się i dlatego działa coraz równiej i spokojniej. W tym rytmie jest coś, co daje mi poczucie pewności, z jaką mogę lecieć w nieznane. Lecieć we mgle, nad morzem, w nocy. Zdaje mi się, że dłużej tego nie wytrzymam. Pragnę jednego. Paść plackiem, wyciągnąć się i zasnąć. Muszę znaleźć jakiś sposób, by nie usnąć. Nie ma innego wyjścia. Jest tylko śmierć i niewykonanie zadania. Śmierć i niewykonanie zadania. Powtarzam to w kółko, używając myśli jak bata trzeźwiącego moją świadomość. Próbuję zmusić umysł do zrozumienia tego, co mówię. Po 33,5 godzinach Spirit of St. Louis doleciał do Paryża. Już tylko 92 metry do hangaru. Lepiej byłoby podejść prosto, lecz jeżeli nie zrobię ślizgu, będę zbyt wysoko nad skrajem lotniska, aby dotknąć kołami ziemi w oświetlonej części. Niezłe lądowanie. Zawracam i kołuję w stronę reflektorów i hangarów, lecz po całym polu przede mną kręci się tłum ludzi. Cały Paryż wyległ na powitanie Lindbergha. Jeden lot spowodował, że pilot został włączony do legendarnej grupy pionierów lotnictwa, takich jak Louis Blériot.
Powrót Lindbergha do Ameryki był jego wielkim triumfem. Wszędzie, gdzie się pokazał, wybuchał entuzjazm. Lindbergh stał się symbolem lotnictwa. Młody, przystojny i małomówny, był idealnym bohaterem. Postać Lindbergha zauroczyła ludzi na całym świecie. Latanie było dla niego czymś w rodzaju świętości. Opętany był ideą popularyzacji lotnictwa. Gdy człowiek zostaje półbogiem, to chce, by wierni palili kadzidła na ołtarzach. Lot Lindbergha spowodował ogromny wzrost zainteresowania transportem lotniczym. Środkowy silnik zalany. Środkowy silnik gotowy do rozruchu. Trzysilnikowiec Forda, pierwszy zbudowany w Ameryce samolot dla linii lotniczych, był gotowy do eksploatacji. To samolot o bardzo mocnej konstrukcji. Niektóre egzemplarze latają do dziś. Był bardziej wytrzymały niż potrzebowano, bo konstruktorzy nie wiedzieli, czego się spodziewać. Ford Motor Company zostało wciągnięte w lotniczą produkcję przez Billa Stouta, który zbudował samolot z jednym silnikiem. Pan Ford doszedł do wniosku, że potrzebny nam będzie model bezpieczniejszy. Opracowaliśmy więc samolot Ford Trimotor. Trimotor był tak mocno zbudowany, że mógł wykonać nawet pętlę. W części fabryki samochodów w Detroit Ford zorganizował linię produkcyjną do budowy samolotów Trimotor. Mieliśmy dwóch czy trzech inżynierów lotników, którzy nadzorowali pracę nad projektem. To była właściwie ręczna produkcja. Samolotów nie zbudowano zbyt wiele. Wkrótce powstały wyspecjalizowane fabryki Douglas, Boeing i Lockheed, gotowe dostarczać sprzętu powstającym liniom lotniczym. Nawiązano pierwsze więzi użytkowników z producentami. Wyprodukowaliśmy jeden z pierwszych samolotów o konstrukcji metalowej. Miał zamkniętą kabinę pilotów, kółko ogonowe zamiast płozy i hamulce. Mógł więc poruszać się po ziemi jak samochód. Pokryty był blachą falistą. Fałdy skierowano zgodnie z napływem strumieni powietrza. Europejczycy kwestionowali ten pomysł, twierdząc, że to oni mają patent na takie rowkowanie. Żale były bezprzedmiotowe, więc nie przejmowaliśmy się. Ta maszyna nie była podobna do nowoczesnego samolotu. Była ciężka. Trzeba było pomocy drugiego pilota do sterowania w trudnych warunkach. Za to miał doskonały profil skrzydła, dający dużą siłę nośną. W 1928 roku pasażerowie z Nowego Jorku, chcąc lecieć na zachodnie wybrzeże, musieli najpierw wsiąść do pociągu do Columbus w stanie Ohio. Tam przesiąść się do samolotu Trimotor przedsiębiorstwa TAT Airlines, które etapami przewozi ich do Los Angeles. Podróż przerywano na nocleg. Jednym z członków kierownictwa tych linii lotniczych był Eugene Vidal. Jego syn, Gore Vidal, pisarz, był pierwszym dzieckiem, które przeleciało cały kontynent amerykański. Było strasznie niewygodnie, nie tak jak dziś. Obok fotela był pojemnik na wymioty i pasażerowie korzystali z niego. Potem gadali i tak właśnie wyglądał w środku cały samolot. Nie znalazłem tego w żadnych opisach. Ale mieszał się do fetorku przygłuszający wszystko zapach spalonej benzyny. Chwilami człowiek był bliski uduszenia, bo wtedy nie umiano jeszcze rozwiązać spraw wentylacji i klimatyzacji. Mój ojciec postanowił, że będzie się podawać posiłki. Była to pierwsza próba karmienia pasażerów na pokładzie samolotu. Moja matka, wielce dystyngowana i zawsze na diecie, stwierdziła: każdy lubi jeść. No i pierwsza uczęstowana posiłkiem grupa lecąca z Waszyngtonu do Nowego Jorku została poparzona. W tamtych czasach
Ludzie nie procesowali się tak chętnie jak dziś i nie było odpowiednich przepisów prawnych. Po tym zdarzeniu ojciec postanowił jednak, że na pokładzie będą podawane tylko jajka na twardo oraz kawa na życzenie pasażera i że będzie ona zaledwie letnia. Pomimo niewygód, jakich doświadczali pierwsi pasażerowie, mieli jednak szansę ujrzenia z powietrza ogromu amerykańskiego kontynentu. Podróż kończyła się na lotnisku Burbank w Los Angeles. Lądowaliśmy tak szybko, że pękły mi w uszach oba bębenki i piekielnie wrzeszczące z rozkrwawionymi uszami zostałem wyniesiony z samolotu. Mój ojciec spytał, podobał ci się lot? Pierwsze dziecko, które przeleciało nad kontynentem amerykańskim, darło się jak opętane, wrzeszczało i miało krew w uszach. To są właśnie moje wspomnienia z pierwszego lotu. Niektórzy z przedsiębiorców uświadomili sobie, że nowe samoloty komunikacyjne stwarzają rozmaite możliwości handlowe. Założyłem przedsiębiorstwo Scenic Airways i kupiłem dwa samoloty Ford Trimotor. Woziliśmy nimi turystów nad Wielki Kanion. Były to najstarsze usługi krajoznawcze. Wtedy po raz pierwszy leciałem nad kanionem. To się nie da opisać. Doznaje się uczuć prawie religijnych. Przelatujesz nad krawędzią, za którą nagle otwiera się pod nami przepaść. Widać ogromne, kolorowe skały i daleko w dole cieniutką nitkę rzeki. Kiedy Lindbergh przelatywał nad Atlantykiem, w Stanach Zjednoczonych nie było zorganizowanego ruchu pasażerskiego. Po roku nowe linie lotnicze przewiozły już 60 tysięcy osób. Dwa lata później liczba podskoczyła do 250 000. Lindbergh zapoczątkował nową erę w historii lotnictwa komunikacyjnego. Europejczycy byli bardziej dalekowzroczni. Niemcy, którym po wojnie zabroniono budowy wojskowego lotnictwa, wszystkie zasoby przeznaczyli na państwowe linie lotnicze, Lufthansa. Lufthansa latała regularnie nad Europą, przewożąc dziesiątki tysięcy pasażerów na długo przed lotem Lindbergha i początkiem amerykańskiego transportu lotniczego. Wielka Brytania rozciągała linię poczty lotniczej aż do najdalszych zakątków imperium. Przedsiębiorstwem, któremu powierzono to zadanie, było wspierane przez rząd towarzystwo Imperial Airways. Przewoziło ono także pasażerów, choć nie w tej ilości jak Lufthansa. Oferowano im za to niezwykłe wygody. W latach 30. towarzystwo miało odpowiedni samolot, Handley Page 42. Niczego nie da się porównać z uczuciem, jakiego doznałem po wejściu do tego samolotu. Wyglądał jak niezdarny olbrzym. Kabina załogi sprawiała wrażenie szklarni przyczepionej z przodu. Ukształtowanie ogona i reszta przypominały latającą skrzynkę na pomarańcze. Ludźmi, którzy mogli sobie pozwolić na taką podróż, byli rządowi urzędnicy, za których płacił rząd. No i bogacze, którzy mogli latać dokąd chcieli. My mieliśmy sprawić, aby lot był możliwie przyjemny, wygodny i spokojny. Spodziewano się, że spełnimy każdą zachciankę. Handley Page 42 musiał często lądować dla uzupełnienia paliwa, ponieważ wiatry czołowe zmniejszały prędkość do 48-60 km na godzinę. To ciekawe, że prędkość spadała często właśnie podczas przelotu nad pustynią. Musieliśmy się zatrzymywać w Szardżach. Lądowanie na wyrównanym piasku i kołowanie do tej pięknej i solidnej fortecy miało urok. Abu Skan.
Sześciu sahibów przybywa dziś wieczorem. Za pół godziny sprawdzę pokoje. Samolot przylatuje o 5:30. Przenosiliśmy się w odmienny świat, w którym na sprawy zazwyczaj załatwiane w parę godzin trzeba było tygodni. Raz byłeś w chłodnym Zjednoczonym Królestwie, potem błyskawicznie przenosiłeś się na Środkowy lub Daleki Wschód. Byłeś lokajem, dyplomatą, powiernikiem. Dla pasażerów byłeś wszystkim. To kwestia zamiłowania, coś, w co człowiek nie wciągnie się, jeśli nie jest temu oddany całkowicie. Ostatniego wieczoru przed moim wyjazdem Warbrough był w klubie i prosił, żebym przekazał od niego pozdrowienia. Czuliśmy, że to jest przyszłość i chcieliśmy w tym uczestniczyć. W Ameryce podstawowym celem linii lotniczych był wzrost lokalnych przelotów. Jednakże nowe towarzystwo lotnicze, Pan America Airways System, zauważyło, że międzynarodowe przewozy poczty i pasażerów stały się równie atrakcyjne. Przedsiębiorstwo zorganizował dalekowzroczny i bezwzględny człowiek, Juan Trippe. Sposób, w jaki wykorzysta się możliwości transportu lotniczego, będzie miał przemożny wpływ na przyszłość ludzkości. Tripp chciał utworzyć sieć połączeń Stanów Zjednoczonych z Karaibami i Ameryką Środkową. Zorientował się, że do tego idealnie nadaje się wodnopłatowiec. Niewiele krajów owego regionu miało lotniska, a wodnopłatowiec mógł wodować w porcie morskim, na rzece lub jeziorze, otwierając dostęp do większości miast w Ameryce Środkowej. Tripp marzył jednak o ambitniejszych zadaniach dla swych linii lotniczych. Gdy zaoferował mi pracę, powiedziałem mu: Juan, ty nie masz dla mnie zbyt dużo roboty, masz przecież tylko dwa samoloty. A on na to: będziemy mieli całą flotę, będziemy latali do Południowej Ameryki, do Europy i przelecimy przez Pacyfik. Zdumiałem się, a on powiedział: zrobimy to. Tripp dążył do utworzenia dobrze opłacalnej sieci tras. Wygrał kontrakt na przewóz poczty do Panamy i na wyspy Windward. Zjednał obce rządy, wyeliminował konkurentów i utrwalił monopol na te trasy. Taki model postępowania powtarzał wielokrotnie przy otwieraniu następnych tras. Oskarżono go o to, że przekupywał urzędników państwowych i o zmowę z Państwową Pocztą Stanów Zjednoczonych. Wkrótce jednak Panam osiągnęło ogromne zyski. Dla wielu ludzi stało się przedłużeniem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Juan Tripp pragnął być carem lotniczego transportu. Chciał mieć najważniejsze linie lotnicze Stanów Zjednoczonych. Nie tolerował konkurentów. Chciał reprezentować Stany Zjednoczone na forum międzynarodowym. Był człowiekiem bezwzględnym, ale czasem trzeba takim być. Szanuję go bardzo za zdolności marzenia i za umiejętność ich urzeczywistnienia. Ten Clipper nazwiemy Clipperem brazylijskim. Matką chrzestną zostanie pani Vargas, żona prezydenta Brazylii. Wykorzystamy ten samolot na trasach wschodniego wybrzeża między Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Argentyną. Tripp korzystał z każdej okazji, aby przypomnieć światu, że Panam istnieje. Wynajął Charlesa Lindberga do badania i otwierania nowych tras, korzystając z jego sławy i umiejętności pilotażu. Nic tak nie gwarantowało sukcesu, jak fakt, że nowa trasa będzie otwierana przez Lindberga. Flota Panamu rosła. Rosły również ambicje Trippa.
Dostrzegał też szanse ogromnych zysków płynących z eksploatacji tras atlantyckich i pacyficznych. Tripp chciał wykorzystać na Atlantyku gigantyczny wodnopłatowiec S-42. Brytyjczycy jednak, choć nie mieli takiego samolotu pasażerskiego, odmówili mu prawa lądowania. Zwrócił więc uwagę na Pacyfik. Pan Am postanowiło zbudować szereg portów lotniczych na wyspach i atolach Oceanu Spokojnego. Trzeba było wysadzać w powietrze rafy koralowe, oczyszczać laguny, budować hotele, warsztaty i stacje paliwowe. Najdłuższą trasą był lot z portu Alameda w Kalifornii na Hawaje, 4445 km. W kwietniu 1935 roku pilot doświadczalny Eddie Music odbył próbny lot na Hawaje. Trwał on prawie 18 godzin. Wracał o 2 godziny dłużej. Ledwie wrócili. W zbiornikach mieli tylko 272 litry paliwa. Kapitan Music miał wykonać triumfalną rundę nad miastem, lecz powiedział: do diabła z tym. I wylądował. W 1937 roku Brytyjczycy skonstruowali wodno-samolot, który miał przelecieć nad Atlantykiem. Łódź latająca Empire klasy C. Zawarli dwustronną umowę z Panamem. 5 lipca latająca łódź S-42 Panamu wystartowała z lotniska LaGuardia w Nowym Jorku do Southampton. W tym samym czasie latająca łódź Empire klasy C, Imperial Airways, wystartowała z wód Southampton w kierunku Nowego Jorku. Oba próbne loty udały się. Brytyjczycy musieli jednak dla zapewnienia wystarczającego zasięgu swego samolotu pozbawić go wszelkiego wyposażenia wnętrza. A ich konkurent Pan Am zainstalował w kabinie dodatkowe zbiorniki paliwa. Oba przedsiębiorstwa działały na granicy możliwości technicznych. Żadne linie lotnicze nie dysponowały samolotem mogącym przewozić pasażerów przez ocean. Dwa lata minęły, zanim do eksploatacji wszedł samolot mogący swobodnie przelecieć przez Atlantyk. Była to maszyna Pan Amu, samolot Clipper firmy Boeing. Mógł przewieźć 72 pasażerów i dużo towaru. Ale w 3 miesiące później wybuchła wojna w Europie. Gdy wojna się skończyła i Atlantyk stanął otworem dla lotów komunikacyjnych, dni wielkich latających łodzi minęły. Minęły także czasy indywidualnych zdobywców komunikacyjnych szlaków, lecz pozostały ich doświadczenia, na których budowano powojenne lotnictwo. Lotnictwo ma wprost nieograniczone możliwości. Samoloty mogą już latać między Nowym Jorkiem i Paryżem bez lądowania. Nadejdzie wkrótce taki rok, kiedy pasażerowie i poczta będą codziennie latać z Ameryki do Europy. Samochody zastąpi się samolotami, tak jak konie zastąpiono samochodami. Za 50 lat wszyscy będą podróżowali samolotami. Nie jestem pewien, czy to dobrze, że będą mi krążyć nad głową miliony samolotów. Ja bowiem lubię niezakłóconą niczym samotność w przestworzach. Do czego prowadzi lotnictwo? Jaki będzie jego wpływ na życie ludzi? Nie ulega wątpliwości, że przyniesie rewolucyjne zmiany.